Dzień dobry, witam wszystkich zgromadzonych i dzisiaj zamiast vlogmasu charakteryzacja. To co widzicie to moja interpretacja królowej lodu. Moja królowa lodu jest surowa i myślę, że lepiej jej nie wchodzić w drogę. Teraz zobaczcie jak powstawała. Kiedy jeszcze jestem bez makijażu, zaczynam od zabezpieczenia mojego ubrania, bo wyjątkowo mam na sobie sukienkę, zazwyczaj preferuję gołe ramiona, ale stwierdziłam, że sukienka będzie idealnym uzupełnieniem całego looku, także biorę sobie ręcznik papierowy i po prostu zabezpieczam mój dekolt. Teraz biorę bazę z NYX Cosmetics Bare With Me. Jest to jedna z takich moich ulubionych baz nawilżających. Nakładam ją zarówno na twarz, jak i na szyję, dekolt, dosłownie wszędzie, gdzie będę nakładać makijaż. Teraz biorę klej szkolny i zamaskowuję moje brwi. Najpierw takim ruchem, powiedzmy pod włos, potem z włosem, żeby je wygładzić. Tutaj pomagam sobie spiralką i wygładzam to jeszcze wszystko palcami i czekam aż zaschnie. Teraz zaczynam sobie malować całą moją skórę na biało, takim ruchem stemplującym. Po prostu wziąłam sobie pędzel i wklepuję tą białą farbę tak jakbym wklepywała podkład. A i w pewnym momencie się zorientowałam, że przecież nie przepudrowałam moich brwi i to by była katastrofa, bo te zamaskowane brwi trzeba przepudrować, bo inaczej wszystko by mi się zaczęło rozłazić i rozmiękczać. I teraz wchodzi cieniowanie. Używam paletek z serii Diamonds and Eyes Please od NYX Cosmetics, tutaj tej paletki 16 cieni. Biorę sobie ten fioletowy cień. Stwierdziłam, że nie chcę robić takiego typowego niebieskiego looku. Wolałam robić taki efekt, powiedzmy, trochę takiego odmrożenia, więc wzięłam sobie tutaj duży pędzel do konturowania i właśnie tym cieniem konturuję sobie moją żuchwę. Jak widzicie, cień się super rozprowadza, nie ma żadnego problemu z wyblendowaniem go. Mogłabym nawet rzec, że sam się blenduje. Teraz wchodzi brokat. Na glitter primer przyklejam sobie tutaj pigment. I najpierw wklepuję sobie glitter primer palcem, a następnie opruszam sobie pędzlem i brokatem właśnie to miejsce, na którym położyłam tą bazę. Dodałam jeszcze troszeczkę takiego większego brokatu, żeby zwiększyć ten efekt odbijania światła, żeby wszystko było takie bardziej trójwymiarowe. I teraz przechodzę do konturowania mojej twarzy i dokładnie tym samym cieniem konturuję moje policzki. Chcę tutaj uzyskać dosyć mocny efekt, ja chciałam, żeby ta charakteryzacja była taka ostra. Konturuję też sobie moje czoło. Jeżeli coś mi gdzieś nie wyjdzie, czy nie będzie się chciało, wiecie, tak dokładnie zmieszać farbą, z tymi farbami jest różnie, naprawdę, to po prostu doklepuję sobie gąbką i wtedy się wszystko przepięknie miesza, jak widzicie. Przy takich charakteryzacjach właśnie często używając cieni używam też gąbki, żeby wszystko pięknie zmieszać sobie z tą farbą, żeby mi się po prostu nie porobiły plamy, ale tutaj naprawdę wszystko się działo bardzo szybko, nie było w ogóle żadnego problemu. W międzyczasie wzięłam sobie taki niebieski, błękitny, lekko perłowy cień z tej paletki 6 cieni i wzięłam sobie taki mały pędzelek, nałożyłam sobie ten cień na dekolt. Teraz wracam do glitter primera i na niego przyklejam sobie kawałki takiej folii. Ona jest ze sklepu plastycznego, kosztuje 5 zł za opakowanie, które po prostu Wam wystarczy do końca życia. Niejednokrotnie używałam tej folii w moich charakteryzacjach i naprawdę ona daje taki fajny trójwymiarowy efekt, co zwiększa właśnie takie wrażenie, jak się patrzy na makijaż. Wracam do tego niebieskiego cienia z tej mniejszej paletki i w zasadzie wszystkie moje krawędzie fioletu sobie doblendowuję tym niebieskim, żeby mi się wszystko ładnie zmieszało, żeby dodać też troszeczkę więcej kolorów to. A teraz znowu biorę ten fioletowy cień z paletki 16 cieni i tym właśnie cieniem sobie teraz zaznaczam moje oko. Bardzo mocno je wyciągam wręcz do skroni. Tutaj do wewnętrznego kącika dojeżdżam sobie tym niebieskim cieniem i kiedy to robiłam, stwierdziłam, że wykonturuję sobie może nim nos. I myślę, że to była dobra decyzja. Nie lubię zostawiać takiego pustego, płaskiego nosa. Także po prostu raz dokładam sobie tutaj fioletowego, raz niebieskiego, żeby wzmocnić ten efekt. Po prostu mieszam te dwa kolory ze sobą. Teraz biorę sobie granatowy cień z tej mniejszej paletki i pogłębiam sobie moje cieniowanie na oku. Jeszcze mocniej je wyciągam, dokładam go też na dolną powiekę.
kończę wszystko różowym cieniem i teraz stwierdziłam, że dołożę sobie kryształków, idąc właśnie za hasłem Diamonds and Ice. Miałam takie gotowe kryształki, pocięłam sobie to i po prostu stwierdziłam, że przykleję sobie je na moje brwi. Przyklejałam je na klej do rzęs, ale uważajcie, bo ja po prostu sobie te brwi wcześniej zabezpieczyłam tym klejem szkolnym, następnie farbą, także to się nie miało prawa przykleić do włosków, także nie przyklejajcie tego bezpośrednio do włosków, po prostu uważajcie, żeby sobie tych brwi potem nie wyrwać. Ja problemu nie miałam. Teraz dokładam sobie jeszcze więcej kryształków. Na szczęście one są samoprzelepne, także nie było żadnego problemu z przyklejeniem ich po prostu do czoła, do farby. Plus nie musiałam każdego diamencika przyklejać sobie osobno, tak jak tutaj pod oczami. To były akurat takie kryształki ze sklepu plastycznego. Nie zajęło mi to dużo, bo one też były samoprzylepne, także po prostu uważałam, żeby były symetrycznie i tyle. Teraz sobie biorę taki przepiękny cień w żelu, w galaretce i zobaczcie tylko, jak on pięknie wygląda na swatchu. Mieni się na fioletowo, niebiesko, także palcem, a następnie pędzlem przyklejam go sobie do mojej powieki. Przyklejam też na niego jeszcze więcej brokatu, bo on jest też świetną bazą pod brokat, jeżeli chcecie sobie wzmocnić efekt. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak pięknie odbija światło i jaki efekt trójwymiarowy daje. Ile razy użyłam w tym filmie słowa trójwymiarowy? Ze 3, ale jest ono kluczowe. No i teraz oczywiście usta. Zobaczcie tylko, jakie ogromne zestawy prezentowe dostałam właśnie z tej serii. Mam tutaj zarówno błyszczyki, jak i klasyczne pomadki i stwierdziłam, że właśnie klasycznych pomadek tutaj użyję do cieniowania w zasadzie moich ust. Biorę sobie taką chłodną, fioletową szminkę, która właśnie według mnie jest idealna do tej charakteryzacji. Chciałam taki efekt odmrożenia i zobaczcie, jak jej będę używać, dlatego że nie smaruję sobie po prostu nią ust, nie wypełniam ich, tylko wklepuję ją przy krawędziach, żeby uzyskać taki rozmazany efekt, taki wycieniowany. Teraz biorę najciemniejszą chyba szminkę też z tego zestawu, ona właściwie jest już taka fioletowo-szarawa i wypełniam, no właściwie nie wypełniam, tylko stempluję sobie nią środeczek, łączę z tą fioletową szminką. Czas na rzęski. Mascara On The Rise w takim opakowaniu, które można powiesić na choinkę, także będzie na pewno idealne na prezent. Ja tą maskarę już miałam wcześniej, znam ją, bardzo lubię, ona właśnie bardzo wydłuża rzęsy, także tu tuszuję nią zarówno rzęsy górne, jak i dolne i to jest zawsze właśnie takie dopełnienie looku, nawet już nie potrzebowałam sztucznych rzęs, co się bardzo rzadko zdarza, bo ja zazwyczaj doklejam sztuczne rzęsy. Poza tym teraz NYX Cosmetics jest dostępne w większej ilości Rossmanów, także zarówno paletki, jak i maskarę możecie złapać właśnie stacjonarnie w Rossmanach. Teraz chodzi czepek, a tym samym peruka, także wiążę sobie moje włosy jeszcze raz, nakładam sobie właśnie czepek i rozczesuję perukę, która właśnie będzie dzisiaj tutaj też miała swoją ogromną rolę. W zasadzie idealnie zgrała mi się z tym fioletowym cieniem z paletki. Rozczesuję ją jeszcze, przeczesuję też palcami, układam. I chyba z rok temu w jakimś sklepie wszystko za 5 zł kupiłam sobie takie srebrne brokatowe liście, właśnie z zamiarem zrobienia takiej podobnej charakteryzacji, także po prostu kładę je sobie na głowę i służą mi jako moja korona, której jako królowa lodu nie mam, ale mam za to takie zmarznięte liście. Chyba też może być, prawda? Kochani i kochane, mój look już jest gotowy. Film powstał we współpracy z NYX Cosmetics i właśnie z tą marką zorganizowaliśmy też dla Was konkurs, w którym trzeba stworzyć makijaż, który jest inspirowany kolekcją Diamonds and Ice Please. I jako inspirację może Wam też posłużyć moja praca, która właśnie jest przykładem pracy konkursowej. Konkurs trwa do 15 grudnia, musicie opublikować swoje prace na Instagramie z hashtagami, które Wam zostawiam tutaj na ekranie oraz w opisie. W opisie też macie właśnie dokładny regulamin konkursu, a do wygrania jest 5 takich brokatowych kuferków oraz zestaw kosmetyków o wartości 1000 zł. Także myślę, że jest o co walczyć, mam nadzieję, że też moja charakteryzacja Wam się spodobała i że się troszeczkę zainspirowaliście, zainspirowałyście. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie już jutro. Buziaki, pa, pa!